Witam wszystkich, z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Age of Mythology. W ogóle teraz widzę 17 misja, przecież ja muszę rozegrać 16. Co lepsze, już raz wykonywałem 16 misję, ale był mały fail i ją przerwałem. Widzę, że ona nie jest chyba obowiązkowa, bo nie skończyłem jej, a mam już dostępną 17 misję. Ale nie, na razie dzisiaj good advice. Nie mam bladego pojęcia, czemu 17 mi się odblokowała. No mówię wam, nagrywałem niestety fail i przestałem nagrywać. Jeszcze raz nagrywam. Misja wcale nie taka łatwa, choć rozgrywa się tylko i wyłącznie w głowie Arkantosa. Póki co, startujmy. We are safe here for now. We will plan in the morning. You have done well. Now I must prepare you for the rest of your journey. Zeus is all-powerful now, but it was not always so. Ages ago, the Titans ruled the universe under Cronos, and humanity suffered under their harsh rule. Castor. No, czyli pojawił się syn Arkantosa, Castor. Dobra, mamy za nim podążać. Okej, dobra, rozumiem o co chodzi. No cóż, na samym początku nam się objawiła Atena mówiąca o tym, że teraz Zeus jest wszechwładny, ale kiedyś tak nie było. Byli jeszcze tytani bowiem. No, jestem... Ojoj! Dobra, żeby to zrobić teraz, powinno się jak najszybciej położyć właśnie ten przedmiot, który ja tam położyłem, prosto do świątyni, w wyniku czego działają te pioruny. I w wyniku czego... cóż... przeciwnicy obrywają piorunami, krótko mówiąc, tak. Sam Zeus użyczył nam teraz mocy, w wyniku czego leczymy się. No i walczymy przeciwko naszemu głównemu antagoniście, czyli Gargarensisowi. No cóż, wygrywam dzięki pomocy Zeusa, ponieważ on jest silniejszy, zdecydowanie ma więcej życia, więcej ataku, więcej obrony, ale daliśmy sobie z nim radę. Mamy kontynuować podróż. Tylko gdzie? Aha, tutaj idziemy, spoko. No, Arkantos nie jest taki zbyt silny już, trochę osłabiony jest, zdecydowanie trochę osłabiony. Czy my tu mamy... O, mamy wsparcie, okej, dobra, już to widzę. Czyli w naszym śnie pojawili się nasi przyjaciele, czyli Amanra, Odyseusz, Chiron i Ajax. A walczymy przeciwko stadu Chimer, myślę... A ty co? A nie, Castor nie walczy, on się po prostu przygląda, nie możemy nim sterować. No jak widać, wcale nie takie słabe te Chimery, trzymają się. Ale, aha, dobra, jedna już padła, zostały już tylko trzy. I one już powinny za sekundkę wszystkie polec, tak, już jedna została, a ona już koniec jej życia. Zeus, Poseidon and Hades did battle with the Titans in a great war. Cronos and the Titans were imprisoned in Tartarus, the deepest part of the underworld. Zeus came to rule over all the heavens. Poseidon envies his brother's domain and wishes it for himself. Cronos knows this, and tempts Poseidon with promises of power if he is released. Poseidon? No. Yes. There are several places where one can enter Tartarus, but Zeus sealed them all with adamantine doors. These can only be opened by a mortal's hands. Gargarensis. The gate. That's what we saw when we entered Erebus in Greece. Yes. Gargarensis believes that if he helps the Titans return, Poseidon and Cronos will make him immortal as a reward. Czyli słyszeliście, co się stało? Była kiedyś wielka wojna, w której bracia Zeus, Poseidon i Hades, oni wszyscy walczyli przeciwko siłom Tytanów, zamknęli ich w końcu, ale teraz Poseidon no nie jest zbytnio zadowolony z Hadesem, ale to mimo wszystko tylko Poseidon został przekonany przez właśnie Kronosa, który gdzieś tam jest zamknięty, do tego, żeby tam walczyć. Okej, może kogo załatwimy? Jedną z tych. Powiem wam od razu, że lepiej, najlepszą z wszystkich rzeczy na chwilę obecną będzie to. Przesunięcie wszystkich katapult w tą stronę, jak najbliżej. O, jeszcze tam jest Chimerka. A to też jest pewna nowość, że tam Chimera jest. Dlaczego przesunięcie katapult? Bo to one zadają największe obrażenia. I po prostu za chwilę nadejdzie atak ze strony wroga. Pewien wróg nas tutaj zaatakuje. I chcę tu jakby osłonić moje katapulty, żeby nie zostały po prostu
zniszczone. Może jeszcze je troszeczkę przesuńmy. Niech się jeszcze troszeczkę przemieszczą. No jazda, jazda. Bo tu zaraz ktoś przyjdzie i wtedy jak was zniszczy, to niestety będzie problem. Tak było przy pierwszym podejściu. Nie wyszło mi ono zbytnio. A jeszcze jedna katapulta, proszę bardzo. Ona zaraz też dołączy. Niech większość, kilku żołnierzy niech tam idzie, bo i tak nie wszyscy się dopchają do tamtego miejsca. A reszta będzie tu czekać. Katapulty zdecydowanie do nawalania w mur, one się do tego głównie nadają i tu powinny zostać. O, widzicie? Właśnie to, o czym mówiłem. Może w ogóle leczmy sobie. Jak mamy magię, to why not, żeby nie wykorzystać jej. A mur pada w ten sposób bardzo szybciutko. O, jeszcze Zeus użyczył nam swojej mocy piorunów. I jak widać, atakuje te hydry i bardzo szybko tracą życie. Tak więc to już nie powinno być problemu. Mur pada genialnie szybko. Gdyby nie było katapult, uwierzcie mi, że trwałoby to i trwało. Ci niewiele co strzelają wyrobili. Naprawdę. A w ten sposób może ta misja przebiegnie zdecydowanie szybciej niż za moim pierwszym podejściem. Bowiem ona się składa z jeszcze chyba jednej części. O. Tak, możemy uciekać, no to uciekajmy. Your enemy lies across the sea, father. Your fleet awaits. Zobaczcie, co za ciekawy sen. Jesteśmy teraz sługami Hadesa. Tak, my słudzy Hadesa. Dziwnie to brzmi, ale jednak. Tak, jak najszybciej, jak tylko się da. Okej, czy Castor nie może tego podnosić? Ale dupa, nie może. Dobra, to widzieliśmy tylko jeden z tych. Tu są w ogóle żołnierze. Co lepsze, tu się znajduje nawet tej Kaimos i Gargarensis. Teraz jesteśmy tak jakby w tym śnie po ich stronie. Wygląda mi to na coś w stylu, że Arkantos wyobraża sobie, jakby to powiedzieć wam. Brakuje mi dobrych słów, tylko kurde, żebym transportowych statków nie stracił, bo wtedy będzie problem niestety malutki, że jakby wczuwa się przeciwnik naszych ludzi. O kurde, no i straciłem jeden statek i teraz oni gdzie się pojawili? Nie wiem, czy wyszli po prostu, czy ich straciłem, czy też nie. Ale ktoś tam, niestety jeden statek transportowy upadł mi. I trochę się z tego powodu wkurzyłem. Ojej, chyba wiem jaki zginął. Ten najbardziej... A nie, z Kaimosem. Bo on się tutaj pojawił. Czy ja mam chłopów? Czy oni może jeszcze nie wysiedli? Czy jednak ich straciłem? Wiecie co? Był... Powinien być... O nie, to jest inny transport ship. No to co się stało z tym, co ja chciałem? W każdym razie powinienem mieć tu ludzi, tych sześciu co najmniej. Ale widzę, że ich nie mam. Co mnie mocno niepokoi, nie wiem dlaczego. Widać, straciłem ten statek z nimi. No, troszeczkę opóźnia to będzie, opóźniać moje działanie. Wszyscy żołnierze moi niech idą tam. Wy też, na wypadek jakiegoś ataku. Ostatnio jak grałem pierwszy raz, chciałem to zbyt szybko uprościć sobie tą misję, zdecydowanie zbyt szybko. A tak nie można, po prostu tak nie można. Lepiej powolutku ją rozegrać, żeby potem nie było problemów. Ci może niech się nie wytwarzają, to nie są mi za bardzo potrzebni. Tu jest kapalnia złota, więc sobie już to wytworzymy. Zaraz będę, jak kolejni będą już chłopi, wytwarzał, wiecie... O, atakowani jesteśmy. No lepiej, żeby to coś do nas nie podeszło. Ej, macie w to uderzać! To Helopolis może niestety zagrozić nam dość mocno, szczególnie, że niezłe obrażenie zadaje. I chcę Grangery, w ten sposób będziemy mogli szybciej zbierać pożywienie, zdecydowanie nam się to przyda. Wow, pierwszy raz sterujemy Gargarensisem, widać, że są naprawdę niezłą i silną jednostką i zdecydowanie można powiedzieć, że będzie raczej pożyteczny. Okej, tu jest wydobywane, żeby szybciej wydobywać to. Jeszcze sobie oczywiście będziemy zaraz... O, dobra, to już... A nie, dobra, bo się każdy musi czymś innym zajmować, ludzie. Użyć głowy. Dobra, więcej żywności, tu sobie ulepszę to, dzięki czemu szybciej będą plony zbierane. I dodatkowo za chwilę zajmiemy się... również drewnem. Tak, drewnem też się... Chociaż nie, na razie drewna jest dużo. Złoto. Złoto niech to będzie, to też się rozbuduje. Okej, będzie wszystko. W ogóle co to robi? Hades slow in... Dobra, to może nie. To aż tyle nie musimy inwestować we wszystko. No i dobra, żywność. Mówię wam, za chwilę oczywiście będzie też armia. Musimy zniszczyć prawdopodobnie to miejsce. Mamy wiele mocy. Myślę, że trzęsienie ziemi będzie właśnie najlepiej użyć tutaj. Walczymy co najlepsze przeciwko Evil Empire przez Posejdona, czyli Imperium Zła. No, ciekawy sen. Trzeba przyznać. Ma niezłą wyobraźnię ten nasz Arkantos. Chociaż to może tym razem nie od wyobraźni zależy, a raczej po prostu od tego, co mu chce Athena przekazać.
Wykupię też sobie świątynię za chwileczkę. Rozbudujemy ogólnie w miarę silne miasto, bowiem przeciwnik też będzie posiadał bardzo silne jednostki i bardzo dobrą obronę, dobre umiejscowienie swojej bazy wcale łatwo może nie być, więc lepiej się tak troszeczkę poubezpieczać. Jak tam, chłopów potrzeba mi naprawdę wielu, więc kolejnie jak się wytwarzają, to spoko. Okej, może więcej do złota. Już tam co nieco ludzie pracują. W ogóle co to robią te rzeczy? Muszę sobie to aż poczytać. To chyba jest szybsza, tak, naprawa. Okej, to mi nie jest aż tak potrzebne. Szybsza budowa budynków i tym podobne. Okej, więcej żywności oczywiście. Why not? Żywność potrzebna. Tu z morza też nas będą atakować. Znaczy może nie tyle, co że będą po prostu podchodzić do jakiejś siły, tylko po prostu jakieś tam statki będą podpływać. Okej, może ulepszymy sobie tych. Zamierzam inwestować w tych głównie z włóczniami, bo przeciwnik też będzie się specjalizować raczej w tych na koniach, a na nich najlepsi są właśnie włócznicy. Znaczy nie łucznicy, tylko włócznicy, ale nie wiem, czy to jest nawet taka nazwa, czy się mówi włócznicy, bo to dziwnie brzmi jak dla mnie. Dobra, Arkantos, weź połóż to tutaj, zaraz pozbierasz... niedźwiedź do mnie podszedł, a to ciekawe. Tak, to był niedźwiedź. Zaatakował moich chłopów. No, trzeba nawet na takie dzikie zwierzątka uważać. O, to jest ten zwiadowczy, nie płynąć za nim. Jeszcze w ogóle weźmy sobie statek, niech on przybędzie po Keimosa, bo on tam został biedaczek. Nie wie, co ze sobą zrobić ostatecznie. Dobra, kilka osób. Do tego jeszcze jest ktoś wolny, to tym razem... taka osoba, niech idzie do drewna. A jeszcze mogę oczywiście to dalej przyspieszać. To też sobie będziemy. I to niech idzie tutaj. Ludzi może jeszcze nie będę wytwarzał. Ci niech się modlą. Mogę co najwyżej mityczne jednostki, one są dobre. Mogę cyklopy. A to jest... Nie idźcie. Nie ma sensu, bo oni chcą was specjalnie tam wypłoszyć. Może lwy nemejskie. One są naprawdę fajne, silne. Mi się te stworzonka bardzo podobają. Kolejnego jeszcze nie wytworzę. No to co, może jeszcze weźmy więcej, tego jest w ogóle mnóstwo tych artefaktów porozrzucanych gdzieś tutaj w okolicy. Ale oczywiście, jeżeli są, no to trzeba to wykorzystać. Ta magia, jak się nie mylę, chyba zamienia przeciwników w świnie. To jest dość ciekawa magia, trzeba przyznać, jak zamieniamy w świnie, no to fajnie to wygląda. Okej. Nie no, na razie nie mamy armii, mówię wam, trzeba się rozbudowywać, trzeba mieć piękne, duże miasto, więcej chłopów mimo wszystko. Mogę bez żadnych domków, chyba nawet nie mogę domków produkować, no nie, mogę, ale już mogę mieć aż 215, więc nie jest źle, misja naprawdę pozwala nam stworzyć mocną armię, no bo w końcu walczymy z Imperium Zła, no to czemu nie, jeżeli Imperium Zła, no to rzeczywiście może być potrzebne, może wybudujmy sobie armory. To oczywiście, wolę w różnych miejscach sobie to budować, te moje budynki. Przeciwnik bowiem może użyć czegoś takiego jak trzęsienie ziemi. Teraz użył głupoty prawdopodobnie, znaczy nie wiem, bo użył tego wzmocnienia, a nie atakuje nas. Jeszcze ta magia, która chyba blokuje, nie no, trochę głupio popełnia, jeżeli nie zamierza nas atakować chwilowo, to nawet bardzo głupio. Ktoś nas atakuje? Ja coś słyszałem, a jednak nie są tacy głupi. Nie są tacy jednak głupi, jak myślałem na samym początku, bowiem napieprzają. Dobra, nie modlić się, weźcie to naprawcie, nie wiem jak, ale będziecie musieli to wybudować od nowa. Ach, tego się obawiałem. Cholerne katapulty. Jednak przeciwnik nie użył tej magii bez powodu, zaatakował nas. Na nasze niestety wielkie nieszczęście. To jest zbudowane, więc sobie wzmocnimy wszystko. Czym ty się możesz zająć? Może do złota? Może do tego, nie wiem w sumie. A chodź do złota. Tu już są mury przeciwnika. Dobra, nie podchodźmy aż tak blisko jednak wroga, bo to może się dla nas źle skończyć. Jeszcze myślę, żeby stworzyć sobie jednak fortecę. Może być o tyle pożyteczna, że po prostu wybudujemy sobie trochę katapult. Co nie? Dobry pomysł. Katapulty zawsze są dobrym pomysłem. Tylko to też oczywiście przyda nam się drewno. Aj, słuchajcie, niech tu się wszystko dzieje, bo ja widzę, że mój pies wariuje, zaraz zacznie na mnie szczekać, żeby wyjść. Muszę go wypuścić tylko. Okej, ja już jestem z powrotem. Widzę, że tutaj wszystko, nic się nie zepsuło mi, nie ma tego złego.
Może sobie wybudujmy to bliżej. Wolałbym, żeby jednak też rąbcie tutaj. To wszystko przebiega. Coś mnie od... Właśnie, od morza coś mnie atakuje. Też tak myślałem, że coś mnie tutaj zaatakowało. W ogóle mogę sobie tych... No mogę. Ci będą strzelać, chociaż nie wiem, czy oni nawet dostrzelą aż tam. No, z tych statków trochę przybyło, chociaż może sobie z nimi jednak poradzimy. Tak niepotrzebnie chyba panikowałem na początku. I dobra, wy tutaj. To się wszystko wybudowało, więc jakiś Heros. Najlepiej Heros. Dobra, Arkantosie, weź tutaj wszystkie z powrotem. Oj, się poblokowali. Dobra, będziesz musiał przechodzić między tymi zwierzątkami. Moimi lwami nemejskimi i tym podobnymi. No, potrzebne będą mi katapulty. Jednak ostrzelanie tych murów. Nie chcę używać od razu, jakby to powiedzieć, trzęsienia ziemi na te mury. Kiedyś to wcześniej właśnie podczas poprzedniego nagrania to zrobiłem. No i niestety źle się to zakończyło. Bardzo źle. Okej. Bo jednak wiecie, tam potem w środku lepiej tego użyć. Ej, no nie gońcie, kurde, mieliście stać tutaj, a nie będziecie pływać w tą i z powrotem. Znów ten statek. Aha, nie, ja go chyba nie wziąłem w ogóle. Dobra, wysadźcie mi tutaj tego mojego bohatera, co prawda antagonistę, który dzisiaj jest z nami. Do czego ty się nadasz, stary? Może iść tutaj. A mi potrzebne katapulty. One aż 150 drewna, to aż 300. Ale myślę, żeby jednak katapulty. One mogą z daleka nawalać tamto, no nie za bardzo. Raczej z bliska. W ogóle co nam to daje? Daje mi jakieś wielkie bonusy? Nie wiem. Nie wiem, czy daje mi wielkie bonusy, aż tak się nad tym zastanawiać nie chcę. Mogę to sobie rozbudować i myślę, żeby zacząć wytwarzać zwykłych hoplitów, żeby ta armia pewna jakaś tutaj była. Mam dużo żywności, więc może cyklopy również. No co prawda tej wiary nie mam aż tak wiele, więc i takich za dużo nie będzie. No, dużo drewno rąbię, ok, bo to będzie dzięki temu stać mnie na kolejne już katapultem. Chociaż one też, gdzie one się, aha, tu się wytwarzają, ok. Ja myślę, że jeszcze troszeczkę i możemy zacząć tutaj powolutku, tak bardzo powolutku podchodzić. Chociaż nie, wiecie? Nie, jednak nie, nie aż tak powolutku jak chciałem. Są te cholerne... O! Dobra, już widzę, że jednak to wróg mnie pierwszy przywita, a nie ja jego. Dobra, trzeba zacząć atakować. Strzelajcie mi w ten posąg. Te posążki są wyjątkowo niebezpieczne, szczególnie, że walą piorunami, tak samo jak te moje posążki Hadesa. Więc lepiej, o, widzicie? Walnęło mi dość mocno w moją Manticorę, w wyniku czego oberwało naprawdę sporo. Jest kolejna katapulta, najlepiej niech się jeszcze jedna wytworzy. Dobra, jeszcze nie padło! Dobra, już padło. Nie. Wy tu stójcie, możecie co najwyżej w tych, okej. Wow, przeciwnik też tutaj widać wyrzucił na nas swoje armie. Jak tam moja katapulta? Jakaś jeszcze jest. Czy tu ktoś mnie... O, nawet z tej strony mnie atakują. Niemiło. Nie chcę na razie używać... O, pozamieniajmy ich, proszę bardzo. Będą świniami. To jest dobra magia, czasem nieźle denerwująca. No, przeciwnicy to świnie. Dziwnie to wygląda, wiem. Dziwnie to brzmi w ogóle. Ale jakoś jest. O cholera! Przeciwnik użył trzęsienia ziemi. Jasna cholera! No tylko mi tego brakowało, żeby trzęsienia ziemi użyto. Zniszczyli mi fortecę, zniszczyli mi mój... Nawet mi trochę świątynię uszkodzili. No, cholera. Nieprzyjemna sprawa. Dobra, wycofajcie się. Ja jeszcze nie zamierzam używać na nich. Czy to jest... Tak, Teokrat, czyli przyjaciel Atlantydy, tutaj jest antagonistą. Ale wiecie, tylko w ciągu jednej misji, a wy znów mi odchodzicie, oj wy. Kamos już przybył, to chociaż tyle. Dobra, czy wszyscy wrócili do swoich obowiązków? Nie, ci idioci poszli rąbać drewno, chociaż mieli przecież zbierać żywność z pól. No widać, ich głupota czasem mnie dobija. Dobra, weźcie, wbudujcie najlepiej jeszcze... A, nie wbuduję, bo teraz drewna nie ma, chociaż ci rąbią bez przerwy. Już mnie stać? A nie, złota nie mam. Złoto też dużo osób wydobywa, dziwne to jest. Dobra, zniszczmy te katapulty. A, bo oni moją katapultę zajebali. Oj, to tak nie można. Tak nie można, tego nie zniszczę tak szybko bez własnych środków w postaci katapult, więc sobie, dobra, postawmy. I przeciwnikowi kończy się już powolutku magia. Nie będzie mógł, tak wiecie, magią bez przerwy uderzać. Ty się módl po prostu o życie. Co, jeszcze tego nie zniszczyliśmy? No jak widać nie, a przeciwnicy no wychodzą z armią, wcale nie są słabi. Jednak Imperium zła Posejdona robi swoje. No walnąłbym to trzęsienie ziemi, które zniszczyłoby szybko mur, wieżyczki i to, ale uwierzcie mi, potem będzie zdecydowanie lepiej tego użyć. Będą lepsze po prostu miejsca i bardziej korzystne będzie to dla nas.
Dobra, jest jedna ta katapulta, jedna to oczywiście za mało. A w ogóle ile to na to? Aż 400 zł. Skąd ja mam 400 zł wziąć? Nie mam bladego pojęcia. Skąd aż tyle? Dobra, przegraliśmy. Znaczy to pierwszą bitwę. Za chwilę jak wyprodukujemy już odpowiednią ilość katapult i będę, wiecie, bardziej przygotowany, bo nie rzucą mi cholernego trzęsienia ziemi po raz kolejny, to wszystko powinno już jak najlepiej oczywiście nam wypalić. Dobra, jest już kolejny, więc ty może do czego ty się zajmij? Może kolejne koszary? Co wy na to? No myślę, że to dobry pomysł. Niech tych moich będzie zdecydowanie więcej, żeby ta armia była naprawdę mocna. Jak już walniemy we wroga, to niech to będzie takie pierdolnięcie, takie prawdziwie mocne. Okej. W ogóle tu mógłbym sobie ulepszyć, może chociaż obronę, niech będzie troszeczkę ulepszona, może więcej ludzi do złota. No złota jeszcze z 3000, więc może starczy, jak coś to tutaj jest kolejna, którą powinniśmy chyba tam stamtąd spokojnie wydobywać. I co? Cyklop, niech będzie i cyklop. Tu już dobudowują spokojniutko. No i przyda mi się rzeczywiście to złoto. Bo złoto jest też potrzebne na katapultę, aż 200 taka jedna katapulta kosztuje. Chyba jest najszybsze wydobywanie, nie, mogłoby być jeszcze szybsze. No to dajemy. Naprawdę chcę, by tego było dużo. Tutaj mogę już kolejnych wytwarzać. Też się niech wytwarzają gdzieś tu w środku, będzie taka naprawdę masa hoplitów. Będzie to zdecydowanie fajnie być może wyglądać. Cyklopy niech się już tutaj ustawiają na czele z Kejmosem. Za chwilę mam nadzieję, że moi wszyscy bohaterowie wrócą do życia, że dają radę po prostu wrócić do poprzedniego dobrego stanu. Żywność też może się szybciutko kończyć, a tutaj jest jedno wolne pole, bo jednego nie użyłem nikogo do tego. A tu już niech się powolutku właśnie katapulty. A hoplitów już jest 20, więc naprawdę spora armia. Jeszcze teraz im ulepszyłem tutaj coś, te obrony. No nie mam złota, żeby tutaj więcej ulepszać, więc szkoda. No, chociaż zobaczcie, ilu jest przy tym złocie, no naprawdę spora grupka. Powinno go być naprawdę dużo. Ale cóż, nie narzekajmy, nie narzekajmy, może damy radę. Bo armia nam się tworzy wyjątkowo potężna. No, gdzie ty katapulto lecisz? A, bo tam przez przypadek tam skierowałem. Okej. Znów mi gdzieś te krakeny pływają za jakimiś konikami morskimi, już by szlag je wzięło. Dobra, tu się wytwarzają. Kolejna katapulta, co nie? Tak, bo teraz jak już mówię wam, chcę ostrzelać tak porządnie, bo ta brama jest już na wykończeniu. No i jeszcze tą fortecę zniszczymy, jeszcze te wieżyczki zniszczymy. Trzeba będzie wysłać tych moich, a te katapulty będą miały już za zadanie ten potężny ostrzał z daleka. Atakują mnie, zobaczcie, no kurde, rzeczywiście wróg nie jest aż tak tępy, zamierza nam przeszkadzać. Wow, i taka spora armia, więc... Kurde, znów zaraz jak ich chciałem atakować, to mi przerywają. Wziąłem 30 aż hoplitów, jest ich tak bardzo wiele, że... No to może się opłacić. Kurde, mają też sporo tych swoich własnych katapult. Nie no, stan... strzelają do mnie, do mojej świątyni. Zaś mi świątynia padnie, ale teraz walić świątynię. Może już bez nawet moich mitycznych jednostek. Zajmijcie się złotem, ty się zajmij czymkolwiek innym, czyli nie wiem, też złotem. Mówię wam, trzeba jakoś to ogarnąć. Hoplitów mam chyba wystarczająco dużo, żeby sobie poradzić. Może moje katapulty. Myślę, że tą walkę wygram teraz, znaczy z tymi, co tutaj wyszli, przynajmniej do boju. I w tym czasie zniszczymy te mury. Albo chociaż zniszczymy wieżyczki, wiecie co? O właśnie, moi już tam powstali z martwych. Już żyją, okej. No nie ten. Ci mają w ogóle bardzo daleką możliwości uderzenia z bardzo dużych odległości. Dość denerwujące umiejętności. Dobra, walnijcie tam te katapulty, niech mi w to nawalają. Trzeba zniszczyć jak najszybciej mur. Niech ten mur... Co? Naprawiony jest? Chyba, albo i nie. Nie wiem. Dobra, nie, jednak mur już osłabł. Zajmijmy się od razu już tą fortecą, żeby ona tam z daleka obrywała. Idzie wsparcie. Dobra, na wsparcie to niech wszyscy hoplici idą na konnych. Oni są wyjątkowo przeciwko nim dobrze skuteczni. Tu się nikt nie wytwarza. Wow, trochę się nagromadziło mi złota, kiedy tutaj zagadany byłem. Widzę, że nawet żywności mi zaczyna brakować, jak tak dalej pójdzie. No przeciwnik wysłał niezłą armię, ale dobra. Niech jeszcze strzelcie kilka razy, jeszcze raz. Pięknie, dobra. Może i... Zobaczcie, jaki ten nasz wróg ma potężną armię. Naprawdę potężną, przepotężną, bym powiedział. Spore siły. Tylko żeby mnie teraz nie zaatakowały najlepiej. Bo będę miał przesrane, że tak powiem.
I no nie wiem, jakbym sobie poradził, po prostu nie wiem. Byłoby ciężko mi. Byłoby mi bardzo ciężko. Bo sobie żywność zbieramy, co prawda, straciliśmy znów, ale zobaczcie, ile osiągnęliśmy. Zniszczyliśmy mur, zniszczyliśmy tą cholerną fortecę, która nam tak przeszkadzała. Przeciwnik jakoś nie spieszy się, by nas atakować i ma głównie gości konnych, na których my mamy hoplitów. Okej, oni są jednak chyba lepiej ulepszeni. Nie wiem, czy wróg właśnie nie ma wszystkich swoich jednostek ulepszonych na maksa. A nam złoto się kończy powoli. No to niebezpiecznie. Nawet bardzo niebezpiecznie. Wiecie co? Już muszę was kilku tutaj. Oj. Dobra, dobrze, że ja mam te posążki Hadesa, bo one są bardzo skuteczne, kiedy wróg atakuje, walą tymi swoimi piorunami. No, mam nadzieję, że sobie poradzimy między innymi dzięki nim i dzięki wsparciu hoplitów. Na razie jakoś to idzie. Wy już tu budujcie. Trzeba będzie kolejne złoto wydobywać, bo niestety nam to się już kończy. Dobra, was już tutaj niech dwóch zostanie, a reszta niech idzie tu wydobywać. O, jednego, dobra, w sumie jeden hoplita może być tam do ochrony. Okej, no i owieczki posuńmy tam. Znaczy, jak to brzmiało? Posuńmy owieczki. Dziwnie to brzmiało. Choro, bardzo choro. Ale okej. Niech będzie dużo tych hoplitów. Dobrze, że w końcu my odparliśmy jakiś atak. Pokazujemy, że nie tylko przegrywamy tam w ataku, również my daliśmy radę odeprzeć wroga. Teraz złota. No, złota jest dużo. Widzę, że teraz poważniejszy problem jest z żywnością, która już nie jest zbierana aż tak szybko. No, nawet bym powiedział, że jest duży z nią problem. Może jeszcze raz budujmy sobie to, bo nie wiem, czy ja mogę jeszcze coś ulepszyć? Bo mi to w sumie zniknęło. Nie wiem, czy też bonus za to wtedy nie zniknął, za to szybsze zbieranie. Oh shit. Uciekać wszyscy. Dobra, oni chyba się przestali nimi zajmować, mam taką szczerą nadzieję. Nawalać w tych, wy nawalajcie w tych, żeby chłopów nie pozabijali. Kurde, ta misja jest naprawdę trudna, ona się wydaje taka prosta. Nawet bym powiedział, że nadmiarze prosta. A potem nagle, ojoj, jednak jest ciężko, jednak jest bardzo ciężko. Dobra, wszyscy z powrotem do złota, musicie się czymś zająć. No, jeszcze z niedźwiedziem walczyli, spoko. Jeszcze z tym chłopem, dobra, poradziliście sobie. A nie, to hoplici byli, dobrze, już myślałem, że to chłopi walczą. Okej, tu niech będzie armia, tu niech się wytwarza kolejna. Kurde, żywność, no teraz żywności jeszcze brakuje. No tak, mogę sobie to jeszcze lepiej ulepszyć, w wyniku czego jeszcze ta żywność będzie szybciej zbierana, spoko. Katapult, no trzy katapulty to nie jest dużo. To jest mało. Ale mam aż 24 hoplitów tutaj, tutaj jeszcze 8. Jednak widziałem już, że atak z taką siłą nie zawsze musi wcale skutkować. Dlatego może poczekajmy jeszcze sobie, no tutaj wciąż, ale jak nie mamy złota, to nie mamy żywności, tak na odwrót bez przerwy. W coś strzelamy. A, w dzika strzelają, może, przestańcie, myślcie trochę. Jeszcze zabiły dzika bez powodu moje katapulty. Oj. Dobra, wiecie co? Tych 10 też się przyda, te katapulty też się przydadzą. Dobra, 30. Wasza 30, niech się powoli zbliżam. Jeszcze mojego, mam cały czas w zanadrzu potężną magię. Magię, która oczywiście, którą jest. A wy teraz się do żywności. O dobra, dobrze, że oni skończyli. Teraz jest na odwrót stać. Dużo złota, mniej żywności. Czekajcie, może niech się jeszcze tutaj powytwarzają, żeby tu przez ani przez chwilę nic się nie nudził nikt. No i teraz już podchodźmy w zniszczenie, w celu zniszczenia tej wieżyczki. Tu na pewno zaraz będzie kolejne potężne wsparcie ze strony tych konnych. Zapewne ich trochę będzie. Dobra, walnijcie ich, żeby nie podeszli mi czasem pod moje wieżyczki. O, dobra, moi już tam wstają z martwych. Dziwnie to też brzmi, wstają z martwych. Ale okej, dobra, to padło. Możemy kierować się powolutku do przodu. Tak, wiecie, powolutku, nie chcę stracić zaś tych moich żołnierzy. Dobra, teraz, żeby nie zapominać ciągle o produkcji. Cały czas się tym zajmować. Kurde, biją mi moje katapulty. Ale jest okej. Teraz zajmijmy się najlepiej niszczeniem właśnie tych posążków, które walą piorunami, niszczenie stajni. Niech się tu po prostu nikt nie wytwarza. O, jest ich trochę. Mam pomysł, walnijmy sobie gdzie? Tu nie mogę, aha, ja tu w ogóle walnąć nie mogę. To może tutaj, nie wiem, tutaj. No gdzieś w tym dziadostwie muszę walnąć, może tu. O, dobra, tu jest dużo tych, one też obrywają. Nice, chyba w sam ten Wonder nie mogę uderzyć. O, i walczymy przeciwko Chironowi, Hipolicie. Pewnie jest tam też Ajax. No tak, walczę przeciwko starym kolegom.
No, widzę, że sobie nie radzimy. Jednak przeciwnik wyrzucił bardzo potężne wsparcie. Ale zniszczyłem wiele miejsc, z których tam wróg się oczywiście rozbudowuje. Tu kolejne posążki, bo ja mógłbym jeszcze od tej strony atakować. Zobaczcie, nawet nie pomyślałem o tym ani przez chwilę. Jak już się uwziąłem, że od tamtej strony, to od tamtej. Lol, ale teraz... Dobra, bo wróg idzie tutaj ze swoją armią. Lepiej, żeby nie podszedł mi pod samo moje miasto. Bo jest ich naprawdę sporo. No co prawda wielu z nich to zwykłe militia. Oni nie są aż tak silni, ale jednak sprawiają problemy. Tutaj troszeczkę pada, okej. Nieźle poszło, naprawdę nieźle poszło. Tak, tam był chyba nawet Herkules. Nawet przeciwko Herkulesowi przychodzi nam walczyć. Do czego to dochodzi? O! I to, czego się spodziewałem. Niech moje po prostu... O, pięknie, widzicie. Widzicie, moje pioruny działają. Jak najbardziej skutecznie. No i myślę, że ten atak przeciwnika jest całkowicie nieskuteczny. I zostanie on przerwany w 100%. I to bardzo szybciutko. No, Pegas też nie będzie zwiadowcą. Koniec zwiadowców pegazowych. Mam nadzieję, że kolejny raz, jak już podejdziemy, to powinno być dość łatwo. No zdecydowanie, zobaczcie, już się nie mają gdzie rozbudowywać za bardzo. Już nie ma, żeby się wytwarzali kolejni. No, Imperium zła, powolutku, tak powolutku, nie jakoś tak szybko. Jeszcze mogę szybciej? To będzie, że jeszcze szybciej. Tak, to będzie faster, okej. Ktoś nas atakuje. A skąd ci się wzięli? Czekajcie, dobra, widzę, że mam jakiś problem. Tu mi się jacyś pojawili. I mi zabijają. A w ogóle po co moi robią to drewno? Ja teraz tak się skapuję. Mam tylu chłopów robiących drewno, którzy mogliby się zająć czymś bardziej pożytecznym. Z prostego powodu, że drewno nie jest mi już potrzebne. Katapult już raczej nie zamierzam wytwarzać, no chyba że na ten Wonder, czyli cud. No w sumie na to może się przydać, więc wytwórzmy sobie aż 5. I okej, wszyscy niech już kontynuują i udają się w to miejsce. Tu dalej sobie wydobywają moi chłopi spokojnie to. Czy to się już ulepszyło? Już chyba nawet szybciej tej żywności by nie mogli wydobywać, ale... Znaczy wydobywać żywność, to jest też głupio, bardzo głupio powiedziane. Ale jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia naszego celu. Myślę, że... Znaczy zawsze potrzebne będzie mi to wsparcie, żeby ktoś tu jednak w mieście został, żeby tu ktoś się mógł wytwarzać. Ale tu już powolutku, wiecie. Dwie katapulty i podejdziemy sobie pod cud. Jeszcze ci się moi ożywią, przynajmniej... No nie będą mieć za dużo życia, ale zawsze coś tam zrobią. Dobra. Są dwie katapulty, jest 26 łącznie. Dobra, tu jest mocne wsparcie. Zobaczcie, kogo my tu mamy, ilu ich tu mamy. Oni się wszyscy zgromadzili tutaj i tak tu zostali. No w sumie naprawdę, oni są tak mocno ulepszeni, że nawet ta militia jest wyjątkowo dla mnie dużym zagrożeniem na chwilę obecną. Jak tam, 26, pewnie zaraz armia moich żołnierzy będzie powoli maleć. Czy mogę rzucić to na jakieś tutaj, na cokolwiek? Chyba nie. Czy to nie przyspieszało? Czekajcie, to nie na nasze działała ta magia? Nie. Dobra, nie ogarniam tej magii. Weźcie tutaj, zobacz się. Niszczą mi katapulty, które są tak cholera cenne. I tak drogo kosztują mnie. Nie można im na to pozwolić. Niech giną. Chociaż mi już i tak zniszczyli dwie katapulty. A, dupę. Nie można tak. Haha, i co? Zobaczcie. Scout, czyli zwiadowca, ucieka i już nigdzie nie ucieknie. A my wygraliśmy tą bitwę. Świetnie, świetnie. No co prawda wziąłem również jednostki z miasta, żeby się tam udały. Kurde, żywność. Chodźcie na żywność. Już mi to złoto naprawdę niepotrzebne. Więcej na żywność. Jak? Tutaj będzie ich... Tak już wiecie, już myślę, że może dam radę tym razem ostatecznie zakończyć tą misję. Ale no jeszcze nie mam pewności. Tutaj Castor. Znaczy Castor, Stokrat, przepraszam. Castor to nasz syn był. To z nim już walczyć nie musimy. Idziemy. Albo nie, wieżyczkę. Katapulty to wieżyczkę nawalajcie. Niech ta wieżyczka w końcu padnie. To przynajmniej... Ona zadaje duże obrażenia, bo ona jest też tutaj na maksa stworzona. Widzicie jednak, że przeciwnicy no, rozbudowani są bardzo dobrze, dlatego lepiej się przygotować. Oj, ta jest silna, ten bohater, nawet bardzo silny. Dobra, ale widzę, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Plan pobił nam się. Fajnie, tutaj jest jeszcze dużym problemem też, że ci militia wychodzą z budynków, które zniszczymy. Dlatego właśnie... No jest ich dużo, ogólnie przeciwnik ma dość dużą armię. Okej, zaraz zniszczymy to. Nie niszczcie domków, to z nich pewnie wyszliby kolejni. W ogóle jaki ładny wodospad. Bardzo mi się podoba ten wodospadzik. Ale... O, nie budynków. Macie niszczyć Wonder. Ten cud jest bardzo silny, ma aż... 10 tysięcy wytrzymałości, więc nice. O, ci nie idą na katapulty. Gargarensis, goń go. Czyli mi czasem nie zniszczył jej.
Dobra, udało się. Wszyscy na Wonder. Tak, tak jest. Wszyscy na Wonder. On powinien paść naprawdę szybko. Jak są katapulty, to wszystko zawsze pada. Nie, fenomenalnie szybciutko. No, i teraz zobaczcie, teraz w końcu jak się już ustabilizowałem z żywnością, z drewnem, to teraz już mi jest to zupełnie niepotrzebne. Prawdopodobnie po zniszczeniu tego miejsca misja powinna zostać zakończona i oczywiście zakończona powodzeniem. Wow, naprawdę szybko. Ciekawe, jakbym miał tutaj z 10 katapult, no to to coś by padło, nie wiem, w pół minuty. A, zniszczymy to. Oczywiście, że to zniszczymy. Arkantosie, co prawda ta misja jest tak ciężka, choć tylko w twojej głowie, to mnie wyskakuje. No i proszę bardzo, you are victorious. Wygraliśmy. Super. Będzie jakiś filmik? Chyba tak. Zeus cannot interfere directly or it will touch off a war amongst all the gods. That is why you are here. Make no mistake. If Kronos escapes, this will be Atlantis. And all you love will be lost. Arkados, are you all right? Yes, just a bad dream. Come, join us. It is time to plan our attack. Let me make sure I understand. Osiris's pyramid guards another passage to the underworld? Yes, if we can reunite the body of Osiris, he will live again. We have one piece. There are three more which must be found and brought here. We have to split up. Amon-Ra, you, Chiron, and I will divide our forces and recover the other pieces. Ajax, you come with me. No i proszę bardzo, koniec scenariusza. Misja naprawdę długa. Teraz dowiedzieliśmy się, że to jest, zdobyliśmy jedną z trzech części ciała Ozyrysa. Jak zdobędziemy trzy pozostałe, Ozyrys wróci do życia. No i oczywiście zapewne stanie po naszej stronie, no bo po kogo innego. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało. Misja nie taka łatwa, ale dużo się działo. Dużo, bardzo taka militarna misja jednak. No i cóż, no to tyle. Widzimy się już w kolejnym odcinku z Age of Mythology. Koniec. Cześć i czołem. Aha, jeszcze zapomniałem swojej kwestii. Ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie. A ja się z wami żegnam. Cześć i czołem. Narka.